Do mojego dania potrzebuję taki gruby plaster z chabu. Tą część od skóry lekko nakroję. I w drugą stronę powstanie dzięki temu taka piękna kratka. Kolejna strona. Czyli schab będzie pokrojony w kratkę z każdej ze stron. Tak przygotowane mięso włożę do miski i przyprawię. Troszeczkę soli czosnkowej. Łyżka miodu. Sos sojowy. Troszeczkę kaczego tłuszczu. I rozdrobnionych owoców jałowca. Nacisnę i pokroję drobno. Pachnie naprawdę pięknie. Całość dobrze wymieszam. I tak przygotowane mięso obsmażę na złoto z każdej ze stron. Odrobina oleju na patelnię. Poczekam, aż się nagrzeje. Do smażenia dodam również szalotkę pokrojoną na takie grube kawałki. Będę smażył na małym ogniu, aby zachować smak, który zostanie mi na patelni. Mięso się smaży, a ja pokroję koper włoski w drobną kostkę. Przygotuję również jabłko. Pokroję w kosteczkę. Będą to produkty do mojego sosu. Jeden element jest, drugi jest. Potrzebuję również pomarańczy. Wyfiletujemy. Mój stek ze schabu pięknie się usmażył. Wygląda po prostu cudownie. Dam mu chwilę odpocząć na desce. W międzyczasie przygotuję sos. Położę jeszcze listek bazylii, żeby nabrał aromatu. Czas na sos. Na patelnię włożę taką uczciwą porcję masła. Roztopimy. I na pierwszy ogień idzie koper włoski. Chwilę potem jabłka. Przesmażę 2-3 minutki. Czas na mieszankę z bakali. Dodam również syrop z pędów sosny, ale z powodzeniem możemy zastąpić to dobrej jakości miodem. Czas na odrobinę białego wina. Półsłodkie będzie idealne. I całość pogotuję kilka minut. W międzyczasie obiorę listki bazylii. Pokroję je drobno. Aby mój sos nie był sosem deserowym, dodam troszeczkę czarnego pieprzu. Będzie idealnie pasował do steka. To już czas na pomarańcze. Fileciki lądują w sosie. Skórka ze świeżo startej limonki. Taki sos idealnie pasuje również do pieczeni, na przykład z szynki czy z łopatki. Dla koloru i smaku oczywiście dodam kilka kropel sosu sojowego. Najlepszym sposobem do zagęszczenia sosu zamiast mąki jest zagęszczenie masłem. Sos stanie się kremowy. Prześliczny. Stek dołożę do gotowego sosu, aby się lekko ogrzał. Świeżo pokrojona bazylia ląduje na sam koniec. Wyłączę gaz. I mogę się cieszyć smakiem naprawdę dobrej potrawy. Na talerz położymy bakalie z owocami. Król stek.
troszeczkę świeżych owoców, cząstki jabłka, pomarańczy, troszeczkę ziół. Świeża bazylia, kilka gałązek koperku. Na koniec troszeczkę syropu z pędów sosny, aby danie pięknie pachniało. I moja propozycja dania głównego na święta gotowa. Wesołych świąt.